Witam Was, jestem w Izraelu, a dokładnie niedaleko Tel Awiwu i pokażę Wam pralnię dywanów, jak wygląda, która pracuje na maszynach ProTeamer, także zapraszam. To jest ta pralnia, nie wiem, w ogóle okolica nie jest taka zbyt piękna, jest taka jakaś strefa ekonomiczna tutaj. No tak, widać. Jest tu trochę tak, no, słabo to wygląda, ale zobaczcie, jak wygląda pralnia. Tak jakbyście się wstydzili swoich pralni, to tutaj raczej nie ma nic pięknego. Mają finishera tutaj na wejściu, tak to wygląda. Tak wygląda pralnia. Lanolina, szersz. Ale to się niczym nie różni. To nie musi. No. Okej. I tutaj tak. Macie data w tą stronę. Wszystko w tą stronę jest. Idziemy dalej. Tu mają magazyn czystych dywanów. Tutaj mają jedną piłeczkę. Mają automat. I mała malutka. Dosyć malutka tutaj jest przestrzeń na pranie dywanów, do pierania, no ale mają automat, więc dają sobie radę. I teraz jeszcze przejdźmy tutaj, to jest w zasadzie cała pralnia. Teraz wychodzimy i jest miejsce do suszenia dywanów, czyli tutaj stoją trzy suszarki, jedna już na dworze i jeszcze jest automat czepiący oczywiście. Jak to wygląda? Zapraszam, tak, nie? Zmiany, panie Tarasie. Michale. I tak to wygląda. Tutaj się nikt niczym nie przejmuje. BHP. Zobaczcie bezpieczniki na dworze. Pootwierane gniazdka. Jakieś zasieki. No tak. Tak to wygląda. O. Ale sobie dają radę, pracują. Skoro kupili automat szarująco-piorący, czyli musi im się w miarę jakoś powodzić. Pan mówi, że teraz w okresie zimowym mają między 20 a 30 dywanów. A tak to jest ich zdecydowanie więcej. Także do zobaczenia.